W środę 9 listopada przed godziną 18 zderzyły się Volkswagen New Beetle z samochodem nauki jazdy. Winny kierowca został ukarany mandatem. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Mickiewicza w Lesznie. 24-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, jadąc ulicą Piłsudskiego w kierunku Wrocławia, nie dostosował się do znaków sygnalizacji świetlnej. To skończyło się zderzeniem z samochodem nauki jazdy, który wyjeżdżał z ulicy Mickiewicza i kierował się na Poznań. Auto prowadził kursant. Na szczęście nikomu nic się nie stało.